wyrażona jest głębia kosmosu, jego początek i koniec. Wojownik krąży w galaktyce przez miliony lat świetlnych, świetnych. Darcz, wader i siły ciemności rządzą układem planet gwiezdnych. Odłamki statków międzygwiezdnych żeglują w układzie między planetarnym, planetarnym. Galaktyczny wojownik, galaktyczny wojownik i gwiazda śmierci, i gwiazda śmierci, 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 śmierci. Lata statkiem kosmicznym galaktyka, aby zniszczyć gwiazdę śmierci. To są gwiezdne wojny. Prowadzi wojnę z Lordem Vaderem na Laserii. To są gwiezdne wojny! Krążowniki Imperium palą się i rozbijają. W pył! Ognia, wojowniku! To są gwiezdne wojny! To są gwiezdne wojny! Ognia, wojowniku! To są gwiezdne wojny! Galaktyczny wojownik i krążowniki Imperium! Galaktyczny wojownik i krążowniki Imperium, Imperium! Wojownik i gwiazda śmierci, śmierci! Wojownik i gwiazda śmierci. Niezmierzona jest głębia kosmosu. Imperium Kod atakuje. To są gwiezdne wojny. Roboty Vadera psują się w galaktyce. To są gwiezdne światy. Rycerze Jedi rządzą w galaktyce. Wojownik i rebelianci dają nową moc galaktyce. Cesarskie szturmowce i gwiazda śmierci dryfują w wszechświecie, wszechświecie. Niech moc będzie z wami! Galaktyczny wojownik i galaktyka. Galaktyczny wojownik i galaktyka. Galaktyczny wojownik i galaktyka. Wojownik i imperium. Wojownik i imperium. Galaktyczny wojownik i galaktyka. Galaktyka, galaktyka. I galaktyka, 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 galaktyka. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Elkop i zapraszam na Grand Prix Belgii w Lidze B F1 22. Oczywiście dzisiaj jest grane. No, póki co oczywiście kwalifikacje się dopiero zaczynają, także nie można zbyt wiele powiedzieć na temat tego, co nam się na torze dzieje, bo nie dzieje się nic póki co.
Jako pierwszy jedzie Spekturan, także zobaczymy, jak on sobie poradzi. I to taki zdecydowanie pierwszy, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o pogodę, no to myślę, można zauważyć, jest to dość widoczne, że mamy zachmurzenie. I to zachmurzenie nie jest przypadkowe, ponieważ w wyścigu ma być deszcz. Mamy takie info z padoku. Po około 15 minutach od startu właśnie ten deszcz ma się pojawić nad torem w Spa-Francorchamps. No i zobaczymy, jak to wpłynie na cały ten wyścig, bo płynąć na pewno wpłynie. Czy to będzie jeszcze większy rozpierdol, bądźmy szczerzy, czy to będzie taki sam, czy jeszcze większy, czy mniejszy może rozpierdol, co w lidze C. Ten deszcz no, nie wróży zbyt dobrze, jeżeli chodzi, no patrząc na to, co się działo w lidze C. Tymczasem Spekturan właśnie zaczął, pojechał to. Pico 31.5, no nie ma odniesienia. Jest ciężko powiedzieć, jaki to jest wynik. Tymczasem na czasie póki co witamy Łukasz Plura, Mipeciak, Marusek, który tutaj kibicuje Kubajto, czy też Kubajto. Napisał, witamy także Mata na czacie. Mamy jakieś żółte flaki, ale to chyba nic się wielkiego nie wydarzyło. Full test pierwszy dzisiaj, no zobaczymy. Nie nastawiałbym się, szczerze mówiąc, ale w sumie jeżeli chodzi o full testa, no to jeżeli wyścig będzie jakiś chory, na co się zanosi w sumie, no to czemu nie właściwie. Jak oceniasz szansę Kubajto na wygraną? No i jeżeli chodzi o suche warunki, całkowicie suche, no to bym powiedział, że te szanse są całkiem spore. Nie wiem, jak tam Kubajto jeździ na tym torze, natomiast no, jest to jeden z lepszych kierowców w tej lidze, w tym splicie. Natomiast w deszczu, no zobaczymy. Zobaczymy, nie mam pojęcia, jak to. Oj, Spekturan spinem. No, mieliśmy jakiegoś Williamsa, ale on wracał do boksu. Tam mamy także Keirana, z tego co widzę. Mamy, nie wiem kogo tam mamy jeszcze, ale zobaczmy sobie. No, MGT właśnie dojechał do MGT. Dojeżdżają kolejni kierowcy. Zobaczmy sobie może Ryszarda Liptona. Gusby 1.45.032. No tutaj trzeba brać też poprawkę na to, że tu mogą być setupy na bardziej mokrą nawierzchnię. No i Kubownik 1.44.3, także tutaj już naprawdę dobry wynik w wykonaniu Kubownika. A my zobaczmy sobie, jak kończy Kubajto właśnie. No i Kubajto jeszcze szybszy, złamał 1.44 Kubajto, także no jest moc w jego wykonaniu. Jakieś żółte flagi, to jest kierowca Alpine, nie wiem który. Za to jedzie nam także Frostbite, z tego co widzę, kolejny z lider klasyfikacji generalnej nawet. No i póki co drugi czas, no niewiele, tylko 43 tysięczne za Kubajto. No Kubajto to się idealnie zmieścił właśnie, łamiąc granicę 1.44. Jakaś żółta flaga i tam poleciał bolid Alpine. Jest to... nie jest JJ, to jest w takim razie numerek. No, żwir zwiedza. A to jest kółko zjazdowe, także no nie to się przejmować nawet. My zobaczmy sobie może full testa. Zobaczmy sobie, jak full test sobie poradzi. To jest żółta flaga i to jest McLaren, z tego co widzę, stoi. Jest to konkretnie Keiran, ale on chyba tylko puszcza. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Tak jedzie. No, tutaj puszczał po prostu. Wnosimy się z powrotem do kierowcy Asie tutaj.
Zobaczymy, czy on będzie w stanie nam pokazać jakiś wynik na miejsce pierwsze. I mamy bolid Alfa Tauri. Jest to mimo słabotki gro, ale to już nie będę czuwać. Zobaczmy sobie, jak kończy kółko Full Test. No Full Test nie kończy tego kółka, bo zjeżdża do boksu. Także tam mamy przepuszczanie dwóch Alf, to dlatego żółta flaga. To jest znowu jakieś przepuszczanie. No to może zobaczmy sobie Lipostera. Patrzmy sobie na niego, jak on kończy swoje okrążenie. No nie jest to jakiś wybitny wynik. No dopiero 11 czas na miłu Lipostera. Że no, na pewno się musi poprawić, jeżeli myśli o jakimś porządnym wyniku w tych kwalifikacjach. Zobaczmy sobie, gdzie jest Kredzik. Tutaj ma problem z utrzymaniem się na torze. Robi czas, natomiast jest to dopiero 13 wynik. Tymczasem Kejran tutaj z problemami. Miałem właśnie na niego przełączać, ale no wyleciał, nic z tego nie będzie. Zostało nam dwóch kierowców bez czasów. Jest to Rejos, ale Rejos też ściął. Jest to Chudybyk. Chudybyk nie ściął, także z Chudybykiem się przejedziemy. Zobaczymy, jak on sobie radzi w tych warunkach. Póki co łatwy, natomiast w przyszłości zobaczymy, jak ten deszcz nam przemiesza to wszystko. Tutaj wyjechał, ale nie ściął. Znaczy, no, wyjechał, ale nie unieważnił. To, co powiedziałem, to było takie dość głupie. Oczywiście chodziło o unieważnienie. No i za chwilę wjedzie do sektora trzeciego, właśnie w tym momencie to robi. No a co, no jeżeli chodzi o wyścig, no to mamy właściwie pewność, że nie będziemy mieli tych powtórki z prawdziwej F1 sprzed roku, gdzie no wszyscy wiedzą, co się stało chyba. No tutaj takiej powtórki nie będzie, no mimo że zapowiada się ten deszcz, no to jednak nie należy się spodziewać podobnych właśnie cyrków, jakie miały tam miejsce. Chudybyk siódmy czas. Na razie zaczął także Kacper Lemon, ale to jest wyjazdowe, także tutaj mamy błąd. Przepuszcza jeden z bolidów Astona. A my sobie przejedziemy z Kubownikiem może. Kubownik jest chyba pierwszym kierowcą, który jedzie. Jest w czołówce. Tutaj... Oj! I tutaj ta Alfa tak trochę niebezpiecznie wyjechała przed Kubownika. To był chyba Spekturan, jeżeli dobrze mi się wydaje. Tak, to był Spekturan, bo wyjeżdża z alei. A Degas jest cały czas na torze, także no, nie było to zbyt bezpieczne. No, zwłaszcza, że no, Kubownik jest na szybkim kółku. W międzyczasie Rejos robił czas, ale no, to nie jest czas dobry. To jest czas z jakimiś problemami ewidentnie. Wykręcony. Jakaś żółta flaga tam, ale to jest... Chyba tam stoi Ferrari. Stoi Ferrari Xedixo. Nie wiem, co się stało, no nie widać uszkodzeń. Natomiast stoi także tam jakiś McLaren, jest to Lipostera. Poster wyleciał. Natomiast wróćmy do tego, co nam pokazuje Kubownik. Bo tutaj trochę się od Kubownika właśnie oddaliłem przez te przez te dwa spiny. No i w tym momencie Kubownik wyjeżdża na prostą startową i co? I przebija Kubajto! Przebija Kubajto. Jak odpowie Kubajto? Za chwilę zobaczymy. W międzyczasie mamy Ryszarda Liptona na piątym miejscu. Guzbiego na miejscu czwartym. W tym momencie Kacper Lemon jeszcze przeskakuje. Frostbite jest trzeci. Na Kubajto w tym momencie kończy.
No i co to będzie za wynik w jego wykonaniu? Czy przebije? Przebił to 0,2. Tutaj będzie, jak widać, mocna nawalanka pomiędzy Kubajto a Kubownikiem o pole position w tym wyścigu. Ale i zobaczmy jeszcze Frostbite'a, a właśnie Frostbite się też włącza do tej walki, 1,43,6. No i właśnie Frostbite'a mamy w tym momencie na prowadzeniu, blisko także pierwszej trójki jest Kacper Lemon. To jest też niewielka strata. Mimos, proszę! Jeszcze na Mimos się wbija do czołówki. Drugi wynik na razie. 5 minut do końca kwalifikacji, także wydaje się, że tu już będą kierowcy zjeżdżać do boksu i po prostu skupiać się na jednym ostatnim szybkim okrążeniu. Widzę, jakiś red wyleciał, jest to MGT. Natomiast już jedzie dalej. I kto nam jeszcze jedzie? Jedzie Adrian, z tego co widzę, poprawia się. Na czysty tor jeszcze przed Adrianem mamy kilku kierowców, mamy Spectorana, mamy Keirana na całkowicie świeżych oponach. Ale zostanę może przy Adrianie, ponieważ on tutaj się lekko, bo lekko, ale się poprawił jednak. No, Keiran skakuje na 9. pozycję w tym momencie. Tymczasem Adrian, 1,1 poprawy. No i może wskoczyć właśnie przed Keirana za chwilę. Tutaj przepuszczał jeden z kierowców Mercedesa, był to Frostbite. Natomiast przepuszczenie oczywiście spokojnie zakończone bez większych kłopotów. To jest Adrian, w tym momencie będzie kończyć Pigro, wycofuje się z sesji, ale no, nie rozbił się, wycofał się. Adrian skokuje na 10. pozycję tuż za Keiranem. Jest. I jeszcze jedzie, z tego co widzę, Chudy Byk, ale unieważnił. Czy będzie zjeżdżać do boksu? Chyba tak? Jednak jedzie kolejne okrążenie Chudy Byk, to już ostatnie. No ja proszę jakieś na czacie jakieś pytania coś w tym stylu. Tymczasem z tego co widzę, to zaczyna padać na torze. No, chyba pada, no nie wiem, jakoś mi te tekstury niezbyt dobrze się wczytują, mam wrażenie, natomiast Liposter już założył intery, z tego co widzę. No i wygląda na to, że pada. No ja tego zbyt dobrze nie widzę, szczerze mówiąc, ale tak to właśnie mi się wydaje, że mamy już deszcz na torze. Miasto się wycofuje w boksie. Także no, on chyba też już nie widzi szans na poprawę czasu. 3 minuty do końca, no i to jest chyba koniec kwalifikacji właściwie. No jeszcze Kacper Lemon, Richard Lipton, JJ próbują coś tam osiągnąć. Riposter na interach w ogóle wyjeżdża. A Chudy Byk unieważnił jednak. Także tutaj Chudy Byk już czasu nie poprawi. Raczej tymczasem jest żółta flaga. Jest to... przepraszam, jest to Kubajto. Kubajto tutaj nam chyba zespinował. Mam wrażenie na Regionie. Jaka pogoda na wyścig? Na wyścig deszcz od 15 minuty ma być mniej więcej, tak pisali na padoku przynajmniej. A ja sobie może zobaczę, jak sobie poradzi w takich już nie najlepszych warunkach Richard Lipton. Już widać, że są kłopoty z poprawnym dohamowaniem. Da się jeszcze jechać, natomiast nie jest to tak łatwe. Jest jakaś żółta flaga, to jest McLaren, z tego co widzę, z problemami. Chudy Byk wycofuje się z sesji w boksie, z tego co widzę. No a Richard Lipton jeszcze próbuje, no utrzymał się. Otóż te Dion utrzymał się na tej zdradliwej, zwłaszcza w takich warunkach, sekcji. Kolejni kierowcy wycofują się już z dalszej jazdy. Richard Lipton się poprawia, to jest ciekawe. To jest ciekawe, że właśnie poprawia się.
I to dużo, bo 0,2 ponad. No i zobaczmy, czy będzie w stanie jeszcze coś dołożyć w kolejnych sektorach. Ten deszcz no, na pewno przeszkadza, natomiast jeszcze nie jest aż tak mocny. Jeszcze da się jechać na softach. Zobaczymy, nie ściął. No tutaj też zaskakująco, że tak powiem, łatwo przekroczyć granicę toru. No i Shattered Lipton. Jest żółta flaga, jest kierowca Alfy, z tego co widzę. Problemami nie może... Jeszcze nie wyjechał. No a Richard Lipton. Oj, Ferrari też tam poleciało. Jeżeli Ferrari, to Sedgix. No i Richard Lipton za chwilę skończy to krążenie. Już chyba będzie miał jeszcze, mógł jeszcze zacząć ostatnie, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Tymczasem dojeżdża do mety i co? I szósty wynik dla niego. Szósty wynik Rejos, także poprawia się, 12 czas. Mamy jeszcze dwóch kierowców Mercedesa, z tego co widzę. Zobaczymy, jak tam Frostbite, tam jakiś Red Bull stoi w ogóle. Frostbite się nie poprawia. Proszę, Kubajto się nie poprawia. Kubownik za chwilę zobaczymy, jak tam Kubownika. Kacper Lemon tam zespinował i kręci pączki. Kubownik też się nie poprawia, także to już chyba nic nie będzie z tych okrążeń. Zobaczymy jeszcze JJ-a. JJ ma unieważnione. I full test sobie stoi. Tutaj się całują z Xyzixem prawie, że. Jakieś bączki kręcone są. A chociaż poza torem. Tam nikt nie jedzie już za nimi. Kolejni kierowcy tam chyba... Zobaczę, numerek zostaje wykluczony z sesji. Numerek tutaj chyba też chciał bączki pokręcić, ale coś nie wyszło, zostaje wykluczony z sesji. I z 9 miejsca spada na 20. Xedzik to samo. 20 miejsce. No, tutaj ciekawie się to ułożyło na sam koniec. Richard Lipton zjeżdża do boksu, mamy full test, a full test się już nie poprawi, oczywiście wycofuje się z sesji. No i Rejos też się już nie poprawi, także tak się kończą właściwie te kwalifikacje. 4 kierowców zeszło poniżej minuty 44, są to Frostbite, Mimouse, Kubajto i Kubownik. Na 5 miejscu także blisko Kacper Lemon Life. Troszeczkę już dalej, chociaż też ta różnica nie jest jakaś potężna do Kacpra, Richard Lipton, dalej Gusby, Pigro, Keiran, Adrian, Rejos, Miasty Chudbyk, JJ Play Games, aka Giorgio, dalej MGT, Riposter, Spekturon, Full Test i dwie dyskwalifikacje za kręcenie bączku, czyli numerek Xedix. Krzyczę do mikrofonu? Nie, no nie czuję, żebym krzyczał. A co, jestem za głośno, czy co? Mam się ściszyć? A, dobra, to już się przyciszam, już się przyciszam. Lepiej? Lepiej będzie? Czy jeszcze? No dobrze. Dobrze, pewnie. No to świetnie. Oficjalne wyniki kwalifikacji, tak jak mówiłem, Frostbite, Dele, Mimos, Kubajto, Kubownik, Kacper, Lemon, Nurysza, Clipton, Gusby, Pigro, Keiran, Adrian, Rejos, Miasty, Chudbyk, Giorgio, MGT, Riposter, Spekturan, Full Test, numerek Xedix. Ostatnia dwójka z dyskwalifikacjami, Full Test bez czasu.
No i 10 sekund do zmiany sesji na sesję wyścigową. Widzę, że tam chudy byk wyszedł. Mam nadzieję, że się uda go zaprosić, albo sam wejdzie. Zobaczymy. Nie wiem jak to działa. Ile DNF-ów? No w sumie zmniejszone uszkodzenia, to aż tak... aż tak chyba źle nie będzie, powiedzmy... No biorąc pod uwagę deszcz, to powiedzmy 6. Dobrze, to chyba będę musiał zapraszać, mi się wydaje. Tutaj mamy okrążenie formujące, także na szybko. O! Mimostone poleciał już z tego co widzę. Tutaj mamy dwa Mercedesy w rajdzie okrążenia formującego. Frostbite został zdyskwalifikowany w ogóle. I Mimostone także został zdyskwalifikowany. A ja tutaj nie mogę tych... Nie mogę zapraszać w ogóle. Dobrze, no to jedziemy z Kubajto. Kubajto tutaj nam prowadzi w tym właśnie rajdzie. Tak, ja zaprosiłem chudego byka, bo on właśnie... Ten, jego właśnie też wywaliło, natomiast ciebie nie mam w znajomych, to mnie dodaj. To mnie dodaj do znajomych, bo ja cię nie mogę tutaj zaprosić. Właśnie widziałem, że jest jakiś problem. No nick po prostu Erkow i platforma Steam. No czekaj, pokażę ci. Mam zaproszenia i prośby. No i tutaj nie mam nic. Nie mogę. Nie mam nawet opcji, tutaj mam tylko znajomych. Także ty musisz mnie zaprosić w grze i ja bym dopiero wtedy mógł zaprosić właśnie w... No, do sesji. Witam. Dzień dobry. Ja tu na komutatorkę przyszedłem pomóc adminowi kochanemu. A dziękuję. Czy mógłbym dostać zaproszenie? Za moment. A nie możesz wejść przez... A nie, nie masz... Nie mam cię w znajomych. O. A nie możesz przez kogoś innego wejść? Pytałem się, ale nie dostałem. Dobra, to tam... Czekaj. Nie wiem. Szczerze mówiąc... Dobra, to tam zaproś mnie na Steamie. Jaki masz nick? Myślij na komentarzu. Erkow po prostu. Nic więcej. Z innego konta korzystam. Tymczasem mamy już 4-5 świateł i... W tym momencie ruszamy z wyścigiem, znakomita kamera, dziękuję EA. No i kto najlepiej? Chyba Kubajto najlepiej. Lepiej od Frostbite'a. No i co się dzieje z tyłu stawki? No jest spin, tam Pigro poleciał. Full test także z problemami. Spekturan leży.
No, Spekturan i Pigro tutaj najbardziej ucierpieli, natomiast no, w porównaniu do tego, co było w lidze A, no to w ogóle bez porównania tutaj lepiej to lidze C. Oczywiście, o Jezu, co tutaj robi Kacper Lemon, co za dive. Ale ważne, że skuteczny, nikogo też nie uszkodził. Jest żółta flaga, jest to linia CJJ. I Fulltest jeszcze się w nich wbija i Xedix także. I oj, jest Spekturan jeszcze tuż blisko. Jeszcze Rejos, z tego co widzę, traci dużo. Wyleciał Rejos. I Guzbi. I Guzbi także ze spinem. To jeszcze przepuszcza Fulltesta. No ale nie ma safety cut'a żadnego jeszcze. Dobrze. Momencik. Nie, nie mogę. Mogę zaprosić Xedixa. Spróbuję ciebie zaprosić. Karulak. Tak na szybko. No właśnie, ja cię nie mogę do znajomych dodać. Czemu? Znaczy na jeździe nie mogę, bo mam cię na Steamie. Pokazuje mi tylko twoje stare konto. To czekaj. Momencik, prześlę kod. Podaję kod na Steamie, także... Tymczasem wracamy do tego, co się dzieje na torze. Spekturan z problemami, Pigro z problemami. No tutaj nic więcej się nie dzieje póki co. No i tutaj mamy za to walkę Kubajto, Kubownik i Frostbite. Frostbite stracił dwie pozycje. Zobaczmy sobie opony jeszcze na szybko. Kubajto, Kubownik, Frostbite na medach. Z kolei Ryszard Lipton na hardach. Tu mamy walkę dwóch McLarenów z kolei. Ale nic więcej się tutaj nie wydarzy. Także... już na szybko, szybko akceptuję. I tutaj dalej żółte flagi, tym razem jest to, to jest Adrian, tutaj z problemami na miedzie. Spekturan także, no problemy duże, oj, tutaj no, muszą być mocno przegrzane te opony. Czy możesz dołączyć przez... grę? Czy znaczy przez dołącz do gry? Coś takiego? Coś takiego. No tak, ja mam cię w znajomych pewnie. Nie, nie wiem. No czekaj, ja cię zaproszę. Spróbuję na szybko, może już mam cię. No jesteś, dobra. Wysłałem. Dobra, tutaj mamy Kubownika przed Kubajto i Frostbite'em. Kubajto musiał popełnić błąd jakiś. Frostbite w tym momencie wyprzedził Kubownika, no i trochę się nam pomieszało. Kubownik dalej jest drugi, natomiast Kubajto i Frostbite się zamienili miejscami. Kubajto spadł na trzecie miejsce, Frostbite awansował na pierwsze. Chłopaki pozazdrościli lidze C status wczoraj, ale niestety za wysokie progi. Tak jest. Żółta flaga jest to Spekturan. Wyjdzie zaproszenie i jedno do zaproszenia. Ja tutaj mam, że chcesz obejrzeć moją transmisję. Nie możesz zaakceptować tego zaproszenia, co wysłałem? A na Steamie? Kurde, no co oni robią? No ja ci wysłałem. U mnie nie mam.
Dobra, wracając do tego, co się dzieje na torze. Na torze mamy walkę o miejsce 7 i 8. Tutaj Chudy Byk dostaje 5 sekund kary za ignorowanie żółtej flagi. Nie wiem, dziwna sytuacja. Mieliśmy nawet walkę o miejsce 4. Natomiast Ryszard Lipton tutaj broni się jeszcze przed Kacperem Lemonem. Wiesz co, ja ci po prostu transmisję puszczę na tym streama na Discordzie. Próbuj mnie jeszcze zaprosić, bo już mam nowe gra. To ostatnie, a jak nie, to po prostu obejrzę streama. Tymczasem mamy atak Kacpra Lemona na Ryszarda Liptona i kto z tej walki wyjdzie zwycięsko? Kacper Lemon, także Red Bull tutaj górą w tym właśnie pojedynku, a z tyłu jeszcze Mimaus się czai. Tutaj mamy trzech kierowców blisko siebie. No i z przodu też mamy trzech kierowców blisko siebie, bo Kubownik się tutaj bardzo zbliża do Frostbite'a, on siedzi mu na ogonie właściwie. No i co z tego wyniknie? Póki co nic z tego nie wynika, ale już za chwilę myślę Kubownik może zaatakować, spróbować przynajmniej zaatakować właśnie Frostbite'a. Z tyłu no, na pewno nie zamierza się temu biernie przyglądać Kubajto, ale no jednak traci lekko do nich. Tymczasem żółta flaga, jest to numerek. Numerek stoi tyłem. Właściwie. O, jeszcze problem. Oj, zahaczył o Adriana. Zahaczył o Adriana i no... Niestety... Chyba Adrian jest uszkodzony po tym kontakcie. Tak, i to tak uszkodzony, że skrzydła nie ma w ogóle. No niestety tutaj numerek trochę nabroił, mam wrażenie. Adrian zjeżdża do boksu. Dobra, proszę, jednak strzelało mi kompo, wywaliło. Dzięki. Dobra. I co? I tutaj mamy dalej walkę właśnie trzech kierowców. Frostbite, Kubownik, Kubajto. Blisko siebie. MGT 3 sekundy. Sedzik, ja ciebie nie mam znajomych na tym koncie. Ja ciebie po prostu nie mam znajomych na tym koncie. Poprzednio używałem innego. To dlatego... Tego ja cię nie mogę w ogóle zaprosić. Ja cię nie mam znajomych. Full też dostaje już 3 sekundy. Że no tutaj szybko lecą te kary, ale w sumie nie jest nic dziwnego. No, patrząc na to, jak te kary wyglądały na ostatnio. Czasem z przodu Kubowi się zbliża do Frostbite'a, a my mamy deszcz! A my mamy deszcz! No i zobaczymy, teraz zaczyna się właśnie gra, a w tej grze póki co Kubownik atakuje Frostbite'a w takim nieoczywistym miejscu i to jest atak skuteczny.
To jest to tak skuteczny. Mamy kubownika, mamy Williamsa na pierwszej pozycji. DRS jest już w tym momencie wyłączony. Także no, już można się spodziewać, że za chwilę wszyscy zjadą do boksu po prostu. Ciekawe, co to są kierowcy Mercedesa, ponieważ jeśli teraz oboje skidują, to na to wystaka. Dokładnie, natomiast tutaj mam wrażenie, że Kubaj to chciał od razu. Wszyscy zjeżdżają, no tutaj nie ma jednak, nie ma większego zaskoczenia, no zestakują się, to jest oczywiste. Natomiast więcej by stracili, jeżeli by tutaj z nich został na torze. I już mamy, no wszyscy zjeżdżają po prostu. Zobaczymy, czy Kubajto wyjedzie za Kacprem Lemonem, czy przed Kacprem Lemonem. To jest ważna kwestia dla niego. Wyjeżdża za Kacprem Lemonem, wyjeżdża za Ryszardem Liptonem i wyjeżdża za Mimausem jeszcze. Także no, fatalnie to wyszło dla niego. Spadło bardzo dużo pozycji. Tymczasem jest jakaś żółta flaga. Chyba Gusby i numerek, tak mi się wydaje. Coś tam nam nabroili. No i co? Kolejne zjazdy do boksu. Kubownik na tym zyskał najmocniej, bo już jest sekundę przed Frostbite'em. Zobaczmy, kto ma setup na deszcz. Kto ma setup na deszcz, a kto nie ma takiego setupu? Kto ma, kto miał po prostu normalny? Pamiętam, że Mercedesy mają podsuchy tor, ponieważ gadałem z nim przed rozpoczęciem tej sesji i mówili, że planują tą strategię. No i właśnie też to widać. Też to widać w tym momencie, bo traci mocno Frostbite do kubownika. To jest duża różnica, już to jest prawie 2 sekundy już. Między właśnie kubownikiem a Frostbite'em. Także wydaje się, że kubownik tutaj poszedł w bardziej deszczowy setup. No i tym bardziej imponujące jest to, że nawet przy tym przypuszczalnie deszczowym setupie był w stanie jechać tak szybko na suchym torze. Tutaj problemy chudego byka z kolei. A i problemy Ripostera! Dostaje jeszcze 3 sekundy kary, ale to jest chyba najmniejszy problem dla niego w tym momencie. No jedzie dalej. To jest sukces dla niego, natomiast no... Tutaj miał duże problemy Riposter z trzymaniem się. Ryszard Lipton zbliża się do Kacpra Lemona. Tak, jest żółta flaga, jest to Specturan, a ja się właśnie no jeszcze 10 sekund dostaję. Zobaczmy, Specturan koniec wyścigu. Chował się. No i tam wyspinował jeszcze Pigro, z tego co widzę, w tym samym miejscu. Mniej więcej. O, jeszcze problemy. Duże problemy Pigro. Niestety. Jeśli to musi przypuścić liderów. No tak, musi jeszcze poczekać. I to jest samochód bezpieczeństwa. No tutaj podkowa go wywołał. Chyba i Pigro zostaje wykluczony. Oj, to jeszcze kierowcę na za nim jechać. Niebezpieczna sytuacja. No ale to jest samochód bezpieczeństwa pełny. Pigro tutaj nie pomogło to. Został wykluczony w sesji. No natomiast... No tutaj
może się nam trochę jeszcze podziać. No tutaj oczywiście nic się raczej nie zdecyduje na zjazdy. Także momencik jeszcze. Jeszcze na szybko muszę... Szybko sobie przejrzę to wszystko, czy tutaj nie mam ksywisa czasem, ale no nie mam. No nie mogę zaprosić niestety ksywisa. No nic nie zrobię niestety. No dobrze, zobaczmy sobie może kary w międzyczasie. No tutaj mamy tak, okej, tam 3 sekundy MGT, 3 sekundy riposte, 3 sekundy full test, 3 sekundy. Jeżeli chodzi o różnicę, no to tak od powiedzmy 12 miejsca w dół, no ci kierowcy na pewno mocno zyskają na tym, że wyjeżdża właśnie safety car, znaczy, że już wyjechał dawno. No i co? Oni na pewno będą mogli odrobić to wszystko, co stracili. Niektórzy ze swojej winy, niektórzy oczywiście nie ze swojej winy, no to wiadomo. Tymczasem Maciszek, wita cię plutko, komentatora. Ja też oczywiście witam cię plutko, Maciszka. Natomiast tutaj pana Narpa to tak trochę... Mniej cieplutko. Mniej cieplutko, powiedzmy. Tutaj Filip nam pisze, że już by tego nie odrobił. No, no właśnie niestety ciężko było to odrobić. No, jeżeli już byś odblowany, no to faktycznie byłby już problem z tym. Numerek DNF. Numerek DNF na róż. I się rozbił na safety carze. Tam mamy numerka właśnie. Tutaj widać bolid numerka. No, dobra, zobaczmy sobie, co tam na czacie mamy. No nic na czacie nie mamy póki co. Bo to taki niezbyt ciekawy wyścig na razie, szczerze mówiąc. No niewiele się dzieje, tak szczerze. Żadnego SPA 98 nic się nie działo. Żadne SPA 98 się nie działo, niestety. Tam wstęp. Żadny wyścig. Dobra, to momencik. Ja na chwilkę się odłączę. Bo chcę coś zrobić. No, wydaje mi się, że już niedługo będziemy wznawiać wyścig. Tam jeszcze oczywiście chyba od Xedixa musi dojechać.
Także myślę, że już niedługo będziemy wznawiać. No i co? Jeszcze jedziemy, jeszcze nam bot nie dojechał, z tego co widzę. No i mamy... Chyba tam full test zjeżdża do boksu, tak jest. No full test, w bok. No jest taka opcja, no bo tutaj chyba nie ma wymiany skrzydła, tak? Tak. No i wydaje się, że po prostu będzie chciał mieć... Ale wiecie... Mieć świeższe opony, tymczasem JJ! I kolizja z Adrianem, z tego co widzę. Nie wiem co tam się stało, natomiast no... Adrian dostaje kary 5 sekund za to co się wydarzyło. Oj! Tutaj takie dość ciekawa sytuacja. Szeroko. Oj, tutaj JJ tak naprawdę blisko. Żeby uderzyć w Adriana, to się ostatecznie nie wydarzyło. No i już kierowcy są zgrupowani. Jeden za drugim. Także można się spodziewać, że za chwilę będziemy mieli restart tego wyścigu. Niebezpiecznie w warunkach. To może z safety carem. Zobaczmy sobie jeszcze może zmianę pozycji klubowych. 3 w górę, plus fight 1 w dół. Jedna pozycja w dół, dalej Kacper Lemon ryszał Kipton po 2 w górę. Natomiast największe awanse tutaj mamy MGT7 do pozycji w górę. I Liposter 6 w górę. Tutaj samochód bezpieczeństwa zjeżdża. Już od razu się jakieś zamieszanie zrobiło z tego co widzę. W jakichś spadków jakichś nie ma większych, no tutaj Pigro, ale Pigro ma DNF-a oczywiście. 12 w dół, natomiast Adrian Gusby 4 w dół, no i to są największe spadki z tych kierowców, którzy jadą dalej. No i zobaczmy jak Kubownik będzie wznawiać wyścig. No tutaj tak, no zobaczymy jak tutaj kierowcy to zrobią. Tymczasem tam jakieś zamieszanie mamy z tyłu stawki, ale z przodu nic wielkiego się nie wydarzyło. Z tyłu się wydarzyło, ponieważ JJ tutaj bez skrzydła jedzie. W ogóle Adrian także w boksie. A jeszcze Adrian dostaje 5 sekund kary. No tutaj dla tej dwójki na pewno nieudany ten restart. No a ja do niej się wycofuję z sesji w ogóle. Tak. No, niestety tutaj to co się stało wcześniej, no to widać... Ten, a tymczasem Liposter bez skrzydła. To jak widać ta sekcja... Słynne otóż Redio, no to może spowodować ogromne problemy dla kierowców w deszczu. No i to jest kolejny przykład na to. Kolejny kierowca, który po prostu wyleciał. Jest jakaś żółta flaga kolejna, to jest chyba Chudy Byk. Tak, Chudy Byk bez skrzydła, kolejny kierowca. I to jest wirtualny samochód bezpieczeństwa. To jest VSC.
No tutaj Kubownik nam zrobił już przewagę 2,5 sekundy nad Frostbite'em. Także no Kubownik tutaj widać ma znakomite tempo na właśnie mokrej nawierzchni. No i wydaje się, że no jeżeli nie popełni żadnego błędu, no to JJ, koniec wyścigu w ogóle. No wiadomo gdzie. Widać tam na minimapie, to jest koniec wyścigu dla JJ-a. Już po wyjeździe z boksu, jak widać, typowo zespinował. Tymczasem Gusby tam z problemami spada daleko. No i tak, jest zespinowany Gusby. I uszkodzone skrzydło niego też. I co nam się dzieje? Niewiele się dzieje na torze. Miło właśnie bliżej kogokolwiek. No i tutaj chyba właśnie najbliższa walka właśnie między tymi dwoma kierowcami. Tutaj Ryszard Blipton, no widać, że zachowawczo jedzie, ale no nie ma się co dziwić też. Niemoc się do niego zbliża, ale no oczywiście w takich warunkach nie ma DRS-u, to jest oczywiste. Kolejny kierowca właśnie nam poleciał i jest to znany i lubiany full test. Wizualnie bez uszkodzeń, w rzeczywistości nie wiem jak to wygląda u niego, natomiast no, tak jak mówię, wygląda na to wizualnie, że jest wszystko ok. Także wracamy do walki o P4, chociaż też Ryszard Clinton się trzyma blisko Kacpra Lemona. Tam z tyłu Rejos jakiś błąd popełnił, spadł za linia z tego. Już traci do niego dużo, tymczasem Miemo się zbliża do Ryszarda. No widać, że tutaj w tym przypadku to chyba jest właśnie taki bardziej deszczowy setup. Bo widać, że no jest szybszy niż Ryszard. Ryszard też próbuje tam dopaść Kacpra Lemona, ale no gorzej mu to wychodzi niż w przypadku Mimauza. Uważać, nie można przejeżdżać tak bez odjęcia nogi z gazu. Oj, Ryszard Lipton popełnia błąd i traci pozycję na rzecz Mimosa, traci chyba także pozycję na rzecz Kubajto, jest tu jeszcze MGT. No tutaj będą chyba w trzech wjeżdżać, czy nie, czy w dwóch. Chyba jednak tutaj MGT odpuści i Kubajto, czy Ryszard Lipton. No a może jednak MGT, może jednak strategia MGT się okaże skuteczniejsza. Jednak odpuścił tutaj walkę z Kubajto, ale jest przed Ryszardem Liptonem. Jest przed Ryszardem Liptonem, no i to jest na pewno na plus cała ta sytuacja dla niego. Kubajto tutaj bierze wewnętrzną, ale no widać, że MGT jest wolniejszy na prostej niż właśnie Kubajto. I nie ma jak zaatakować kierowca Red Bulla. Przodu już się porobiły różnice lekkie po tym błędzie Ryszarda. No, od 5 do 8 miejsca mamy kierowców dość blisko siebie. No i to jest właściwie jedyna grupa, gdzie mamy tych kierowców blisko. Jeszcze Fultes się zbliża do Botaxy Jigsa. Ale to może zostawimy Liposter. Liposter chyba świeżo po wyjeździe z boksu. Czemu on założył medy? Czemu on założył medy? Panie riposterze, nie! Właśnie nie wiem co to za pomysł. Mam nadzieję, że będzie tutaj na konferencji. Riposter się dowiemy. Czy może to był jakiś błąd? No nie sądzę, żeby to był błąd, ale no... Kto wie. Czasem tutaj K-Run blisko Ryszarda, no Ryszard znowu tak nie najlepiej mam wrażenie wchodzi i tutaj K-Run jest naprawdę blisko. Tu też przed botem już.
Tymczasem Okejran jednak stracił na prostej do Ryszarda. Z przodu jeszcze MGT tuż za Kubajto. Że tutaj MGT na tym deszczu mocno zyskuje. No i mimo się zbliża do Kacpra Lemona. Tutaj się porobiły nam trzy walki na torze. Zobaczmy sobie tutaj właśnie Mimoza. Tutaj niewiele się wydarzyło, a tu zobaczmy w takim razie Kejran. Nie, Kejran też nie atakuje. Chociaż no jest blisko. Jest blisko tutaj, tak to dorzuciło. Stream klatkuje? Nie no, ja widzę, że jest okej teraz. No to może wcześniej trochę klatkowało. To mi klatkuje teraz filma na Discordzie, więc oczekiwam. No nie no, ja widzę, że wszystko jest... No nie no, chyba... Nie no, lekko klatkuje faktycznie. Oj, spodziewa mi to jest... To jest Rejos. To jest Rejos. Niestety. I to znaczy, że w tym momencie, że Fultes jest w punktach, o ile wyprzedzi Rejosa. Nie no, bo ja przepraszam, ale ja czatu nie czytałem. Ja czatu nie czytałem, nie wiedziałem, że klatkuje. Jest 10 minut był pokaz slajdu. A to przepraszam. Przepraszam, ja naprawdę nie czytałem czatu. Po prostu mam problemy właśnie z czytaniem tego czatu. Jak nie mam przy sobie drugiego komputera ani monitora. A i Mimoskara! Mimoskara, no i Kacper Lemon. Będzie wyprzedzony przez Mimosa? Nie jest wyprzedzony, no mimo, że tutaj Mimos był dużo szybszy, Kacper Lemon to popełnił błąd. No w końcu widzę, jak się składają z zakrętów, no w końcu. Ale nie, no ja nie mam pojęcia, czemu tak klatkował, nawet jak poprzednio miałem tego streama, no to nie było takich kłopotów. Tymczasem tutaj mamy walkę. Kejran wyprzedził Ryszarda Liptona, a Riposter dalej. Oj. No cóż, taka dyskusyjna decyzja o tych medach. Jest dobrze, nie rób nic z tym. No teraz już nie mam zamiaru, jeżeli jest dobrze. Riposter dostaje jeszcze 10 sekund kary. Tnie tabliczki w ogóle, co wszystkie. Chyba. Kolejne 10 sekund, za chwilę dyskwalifikacją się skończy. O, i znowu, no to już chyba będzie dyskwalifikacja za chwilę. 33 sekundy. Także no... Limicie. No i tutaj... mamy już... właśnie śmieją się z Ripostera, że karma za wczorajszy śmiech z Ligi C. Proszę. No i mamy to. Jeszcze... 10 sekund. A Riposter zdążył się wycofać z sesji jeszcze zanim dostał dyskwalifikację. Wow! Chudy byk uderza w bota Xedixa. Ze spinowo uderzył w bota Xedixa. No i zobaczymy, czy Guzmik będzie w stanie już teraz zaatakować tego bota. No i tutaj stracił lekko kontrolę, już chyba nie. No i do końca zostało 5,5 okrążenia, powiedzmy. No i kwestia pierwszego, drugiego miejsca wydaje się być już
przesądzona. Tu Goodby już się uporał z botem. Kwestia pierwszego do drugiego miejsca wydaje się być przesądzona, z kolei kwestia miejsca trzeciego jeszcze niekoniecznie, no bo wydaje mi się, że jeżeli mimo Zubi uda się wyprzedzić Kacpra Lemona, to on może odjechać na te 3 sekundy, które dostał z Kal. Kejdan ma 12 sekund. Kejdan ma 12 sekund Kala, no także mimo tego, że tempo ma, mimo że wyprzedził Ryszarda Liptona, no to jednak wygląda na to, że straci pozycję na, nie tylko na rzecz właśnie Ryszarda, ale też Miastego. Dobra, zobaczmy co tam na czacie. Miał być jak szok na Austrii, jak go wykluczy, to Erkow nie wygra, bo to będzie ustawiony wynik. Nie ustawiam wyniku przecież. A ma pan dochód, że ustawia wyniki? Ma DNF, a nie DS-ku, bo tak, bo właśnie chyba zdążył kliknąć DNF-a zanim... A nie, już się zmieniło na DS-ku. Już się zmieniło na DS-ku w ogóle, teraz zauważyłem. Także, no nie wiem. Nie wiem. Dziwne rzeczy ta gra pokazuje, szczerze mówiąc. Oj, problemy tutaj mi mało, że za mocno wjechał na tarkę, no i stracił czas, ale no, ważniejsze dla niego jest to, że nie wyspinował. Że jedzie dalej. No i dalej może jeszcze ta walka o miejsce trzecie trwać. Z kolei walka o miejsce piąte także jeszcze tam będzie się toczyła. Kejlan MGT Kubaito. Przy czym Kubaito także się zbliża do Mimauza. Także wydaje się, że tutaj no Kacper Lemon trochę tę stawkę blokuje. Tylko tempo na deszczu nie jest najlepsze. Tutaj Kejlan, co robi Kejlan w ogóle? Tutaj jedzie jak szalony. No, można powiedzieć. Dużo większa prędkość niż MGT. Nie wiem, czy to jest kwestia setupu, czy czego. Umiejętności. Natomiast on był dużo szybszy. Ale no, nie mógł tego wykorzystać odpowiednio. No jak chodzi teraz sporo czasu przez ten TWD. Tak i jeszcze ale źle wjeżdża! Mimo, że jestem bardzo blisko Kacpra Lemona. Tak, dokładnie, właśnie w tej chwili się przełączyłem na tę dwójkę. No i nie ma ataku, no tutaj no bez DRS-u jest ciężko. Tymczasem chyba przestało padać. Mam wrażenie, że przestało padać. Jak nie pada, ale torben już chyba wysychał. No tak, tutaj jeszcze chwilę to zajmie, zanim ten tor przeschnie. No, patrząc na to, że bardzo szybko poprzednio został się mokry, no to wydaje się, że no, suchy nie będzie jeszcze przez jakiś czas, że tutaj softy już w grę nie wejdą. Może jakiś szaleniec z tyłu stawki się zdecyduje, ale też nie wydaje mi się. Dalej właściwie próbuje przeatakować Kacpra Lemona, ale nie jest w stanie, bo jest tak ciężko. Tutaj coś zrobić. Kejdan! Kejdan, DNF i to jest pełny samochód bezpieczeństwa! Oj, ciekawe będą decyzje strony. To jest pełny samochód bezpieczeństwa. No, tutaj może jeszcze być ciekawie. Zobaczymy, czy ktoś się zdecyduje na zjazd do boksu. Kubaito, Ryszard Lipton. Kacper Lemon dostaje 5 sekund za ignorowanie żółtej flagi.
Tam była właśnie taka nietypowa sytuacja. Kubajto softy! Ryszard Lipton softy! No tutaj idą po prostu all in. Idzie all in ta dwójka. No i czy to się opłaci? Tu jeszcze będzie mega ciekawie. Tyle mogę powiedzieć. Liniasty w boksie, Reyes w boksie, Busby w boksie. Wszyscy po softy. Mocno przesunąć przez to okrążenie nawet, ale no, aktor będzie chyba przesychał. No na pewno właśnie nie pada już. Będzie tor wysychać, ale czy zdąży wyschnąć? To się w jedno okrążenie. Ponieważ pierwsza, a trójka przed nim ma karę. Nawet jak dojedzie za nimi, to i tak przesunie się na te trzy. No dokładnie, tutaj musi się tylko utrzymać. Natomiast istotną kwestią jest też to, że samochód bezpieczeństwa zjedzie już na tym okrążeniu. Nie będzie czekać na to, aż stawka dojedzie. No i to jest zła informacja dla Riosa i Guzbiego zwłaszcza, bo oni są jeszcze daleko od całej stawki, oni zmieniali opony, ale w sumie nic im to nie da. Może ścigania się w lice B jest dzisiaj więcej, ale dla kibica wczorajszy wyścig był ciekawszy. Nie wiem, nie oglądałem wczorajszego wyścigu, natomiast ten wyścig jest póki co do komentowania taki dość nudny. Teraz się może podzieć dopiero. Tak naprawdę, full test w punktach, tak jest, full test na 8 miejscu w punktach. Tymczasem, no, Reyes i Guzbi nie dojadą do stawki, no, nie ma szans, że dojadą. Za to Kubajto i Ryszard Lipton dojechali. Full test także, Hudywyk także. Liniasty, no nie wiem, może mieć problem Liniasty, mi się wydaje. Ale agresywne nakrzywanie, opon. Tak, tutaj no w takich warunkach musi dogrzewać opony. Ryszard Lipton robi to samo. No i zobaczymy, co jest lepsze. Co będzie lepsze na te dwa ostatnie okrążenia wyścigu Grand Prix Belgii, Liga B oczywiście. No i ruszamy. Już ruszamy. Kubownik zrestartował wyścig. Kubajto dużo gorzej wyszedł niż MGT. I wyprzedza, full test wyprzedza Ryszarda Liptona. Ryszard Lipton, no czy dohamuje, dohamował. No ale tutaj chyba przestrzelili ze strategią. Chyba to się nie opłaciło. No i full test, już wyprzedza Kubajto. No, Kubajto ma zimne opony, Hudybieg także wyprzedza Kubajto. Także no, jak widać, strategia raczej przestrzelona tej właśnie dwójki. O i Ryszard Lipton jeszcze traci pozycję na rzecz Liniastego, z tego co widzę. No także no dla Ryszarda to już w ogóle nieudany ten pomysł. Tymczasem przejdźmy do interowców, do walki o miejsce trzecie, ponieważ Kubownik znowu odskoczył, ponieważ Frostbite znowu odskoczył. I mamy Mimosa, Kacpra Lemona i za nimi MGT. No, Mimos już tuż za Kacprem Lemonem. I czy będzie w stanie tutaj przyatakować, czy nie? No, na pewno nie będzie to proste zadanie. Patrząc na to, że nie ma DRS-u w dalszym ciągu. Tak jest, ma 5 sekund, ale wydaje mi się, że on może się od tego odwołać, bo to była dość dziwna sytuacja. Dostał za safety carem, za ignorowanie żółtej flagi. I to była dość dziwna sytuacja. Tymczasem tor mam wrażenie, że wysechł. Mam wrażenie, że ten tor jest już praktycznie suchy. No i... I właśnie pytanie, czy tutaj nam softowcy nagle nie zaczną
nadrabiać tych strat, które ponieśli. Kubaj to już widać zmniejsza tę stratę w potężnym tempie. Ale zobaczmy, co się dzieje tutaj. I nie będziemy mieli DRS-u do końca wyścigu, nawet pomimo tego, że tor jest już praktycznie suchy. No to minęło zbyt mało czasu od safety cara. Oje, Mimaus! Ogromne problemy, Mimausa, i wykorzystuje to MGT. Wykorzystuje to MGT, no i MGT jest w tym momencie już czwarty przed Mimausem. No a co tam nam Kubaj to pokazuje? No póki co nie jest w stanie się zbliżyć do chudego byka, do Fultesta. Jeszcze... Chyba jeszcze coś tam... No to mokry jest w pewnym stopniu. Mimos jeszcze próbuje MGT dogonić, dopaść, wyprzedzić. Z tyłu chudy byk i Fultest, i Kubaj to już tuż za nimi. Że chyba w końcu te softy zaczęły oddawać. Tymczasem Mimaus atakuje MGT i co? Nietypowe miejsce, ale atak jest skuteczny. No i mamy Mimausa przed MGT, ale jeszcze. Był też Kubaj to i chudy byk zespinowany. A tutaj co? DRS jest włączony. No a tutaj wygląda na to, że MGT, tak jest, MGT, minimalnie, ale Kubaj to przeskakuje przed Kacper Lemona, tutaj się potężnie wszystko przetasowało. Chudy byk jest bez skrzydła po tej walce z Kubajto. Tu może posypać się kara. No ciekawe, czy tutaj będzie jakieś zgłoszenie potem. No dobrze, ale klasyfikacja. Kubownik, zwycięzcą wyścigu, no właściwie... od momentu deszczu niezagrożony, pomimo tego safety cara. Dalej Frostbite i MGT na podium. Za chwilę zobaczymy dalszą klasyfikację. Oczywiście tam mogą jeszcze być jakieś dykty dodatkowe, sędziowskie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale oczywiście czekamy. Tutaj Pitchett pisze, co tu się dzieje. No, też w sumie takie pytanie mam, bo ta końcówka była naprawdę, naprawdę mocna w przeciwieństwie do reszty wyścigu. No bo na pewno nie był to jakiś niesamowicie emocjonujący wyścig. Natomiast pierwsze miejsce, tak jak mówiłem, bez większych problemów, Kubownik. To jest chyba jego pierwsza wygrana w tym sezonie, jeżeli dobrze kojarzę. Nie jestem całkowicie pewny, ale tak mi się wydaje. No i dalej mamy Mercedesa, dalej mamy Red Bulla, no i to się nie zmieni. Ponieważ, no jeżeli Kacper Lemon odejmie karę, no to Kacper Lemon będzie na podium zamiast MGT. No a on też jest z Red Bulla, więc w sumie... I tak będziemy mieli Red Bulla na podium. Tak czy inaczej, na ten moment na trzecim miejscu mamy MGT. Dalej mamy Mimausa. W piątym miejsce Kubaj, to dalej Kacper Lemon. Chociaż tutaj oczywiście jest kwestia tej kary 5-sekundowej. Liniasty, Ryszard Lipton, Fultes, Chudybyk, Guzbi, Xedix na bocie, Reyos Kairan, JJ Play Games, czyli Giorgio, Adrian, Numerek, Spectrodan, Riposter i Pigro. Tak to wygląda w tym momencie, a my przenosimy się na konferencję. Halo? Jest ktoś? Słychać mnie? Tak, słychać. Mam nadzieję, że można się odwołać od kary, co nie? Tak. To dobrze, nie? Bo za tym, przy tym drugim safety carze Mimaus mnie wyprzedził i kazał mi oddać pozycję, nie?
A cały czas miałem przedni. Też mi się tak wydawało. Hello, others? No i właśnie dlatego. Ja. Dobrze, czekamy na konferencję. Mamy już kilka osób tutaj, natomiast jeszcze chwilkę poczekamy, może jeszcze ktoś się pojawi. No dobrze, już kilka osób jest, kilka osób więcej. Mamy także zwycięzcę wyścigu Kubownik. Wielkie brawa, właściwie chyba już byłeś niezagrożony po tym, jak zaczął padać deszcz. No, w końcu nadszedł ten dzień, gdzie udało się dojechać do mety przede wszystkim na pierwszym miejscu. Wyścig był bardzo trudny, zmienne warunki. Jeszcze na ostatnim okrążeniu opony strasznie się nagrzewały. Trzeba było uważać, przynajmniej w moim przypadku. Kwalifikacje nie były idealne, ale nastawiłem bolid pod wyścig i no i oddało. Cieszę się z pierwszego zwycięstwa. Dzięki za odpowiedź. Oczywiście jeszcze raz gratuluję zwycięstwa debiutanckiego. No i idziemy dalej. Frostbite dalej na podium. Że chyba możesz być zadowolony z tego wyścigu. No tak najeżdża, ale zaryzykowałem i wziąłem setup na słucha, nie na mokro. Myślałem, że będzie krócej padać i że jeszcze wrócimy na te na softy pod koniec, albo czy tam na medy, cokolwiek. Wydaje mi się, że Kubownik miał chyba setup na mokro bardziej, bo no bez szans było, jak było mokro, żeby z jakiegoś jego tempo trzymać. I co? No, chociaż tyle, że podium dalej, to nie jest źle. A cieszy mnie tylko to, że w końcu quali pace wróciło i się udało coś kwalifikacji wygrać, więc jest git. Okej, dzięki. Dalej na miejscu trzecim MGT. MGT tutaj nie ma z tego co widzę. I dalej czwarte miejsce to był Mimous chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ale jego też nie ma. No i moment, sobie jeszcze włączę właśnie klasyfikację, bo ja jej nie miałem zapisanej. Momencik. Dobra, piąte miejsce Kubajto. Jest tutaj z nami Kubajto. No witam. Co nam może powiedzieć o tym wyścigu? No, Kwalifikacje zmisowane trochę, totalnie. Znaczy totalnie, no jest okej, P3, ale nie strzeliłem się tak jak chciałbym. Ale no, jest okej, nie było źle. Wyścig na początku tak średnio, tempo mi brakowało. Kubonik wiadomo, szybszy, I don't know. Ja w ogóle tego toru w ogóle nie trenowałem, bo mi się nie chciało tego jechać, nudny tor jak dla mnie, więc opuściłem sobie trenowanie go i typa. No i najgorsze było to w tym wyścigu, że jak po Interi zjechaliśmy, to totalnie byłem za Frostbite'em i dobrze stakowaliśmy i ja straciłem tam chyba dwie czy trzy pozycje, no i potem to już liczyłem, że będzie jakiś safety car i będę mógł zjechać na softy za safety carem i zaryzykować. No i należała się ta oko okazja, że tam był chyba VSC, to zjechałem na softy na ostatnim okrążeniu, znaczy na dwóch ostatnich, czy na trzech. Na ostatnim okrążeniu zaczęły te softy działać, no i goniłem, jeszcze to się full test i chudy bych się bili przede mną, to zyskałem do nich. No i niefortunnie dla chudego byka, nie odpuścił tu gazu. I przed ostatnim zakręcie po prostu, czy tam przed ostatnim uderzył we mnie i wyspinało. Ja mu zostawiłem tyle miejsca, ile potrzeby, tylko że jego po prostu wyrzuciło. Mógł spowolnić. Pewnie przyjrzał na opony śmiał, bo niefortunnie tor już na suchy był, a one pewnie przegrzane już były, no i go wyrzuciło we mnie. No, unlucky dla niego, a ja biorę tą pozycję i zajebiście. P5 niezadowalające, no ale może być.
Okej, idziemy dalej. Dalej szóste miejsce, Kacper Lemon, chociaż z tego, co mi mówiłeś, to się będziesz odwoływać od tej kary. Tak mi się też wydawało, że możesz się tej kary odwołać. A co tam o wyścigu byś powiedział ze swojej perspektywy? No to zacznijmy od kwalifikacji, co na ostatnim tym decydującym okrążeniu niestety jakaś Alfa Romeo mi zniszczyła to okrążenie decydujące, co skończyło się ostatecznie tylko P5. Wyścig już w porządku, nawet szkoda właśnie tej kary, której będę chciał się odwołać, bo naprawdę, nie wiem, był safety car, wyjechał, ja zwolniłem, żeby deltę trzymać i Mimos mnie wyprzedził i gra no, zdecydowała, że Mimos był przede mną, więc no nie wiem. No, mam nadzieję, że jak się odwołam od tej kary P3 będzie, to będzie dobrze. Okej, okay, dobra. Dalej, kogo mamy dalej? Dalej mamy Ryszarda Liptona, z tego co widzę. No chyba te softy jednak nie oddały na koniec. Nie, nie potrafiłem się do nich przestawić na koniec, więc... Ale w sumie to nie wiem. Wydaje mi się, że czy bym został na Interach, czy tak jak teraz zjechałem po te softy, to dużej różnicy w pozycji by nie było. Bo tam chłopaki walczyli. No, jedno kółko więcej by była duża różnica, ale jednak się nie udało. No i tyle. Wyścig okej, okay, bez większych błędów, także z tego jestem zadowolony. Na mokrym jedynie blokowałem przednie koła bardzo często, także tam straciłem parę pozycji, ale nie, jestem zadowolony. Okej, okay, dzięki. No i zostaje nam jeszcze Rejos. To co nam powiesz? Nie, wyścig do kosza bym powiedział kolejny. W sensie trochę się zdenerwowałem na początku, bo Kejran dosłownie zrobił mi to, co w tobie wczoraj zrobił Tumorm, czyli kiedy go wyprzedzałem po wewnętrznej, on chyba zapomniał, że tam jadę i po prostu we mnie skręcił i mnie wyrzucił z toru i wyspinowało mnie. A potem to już na tilcie trzeba było jechać dalej, ale już błędy były popełniane, bo tam raz wyspinowałem na grzbu deszcz i straciłem winga przed niego na tym długim lewym, nie pamiętam jak się nigdy nazywa, a potem kiedy jechałem z rozwalonym wingiem, bo miałem nadzieję, że zaraz się osuszy tor, to wtedy zjadę i wymienię wing, wezmę sliki, to na medach znowu lekki spin, znowu uszkodziłem winga i już się nie dało jechać, więc musiałem zaryzykować z tymi slikami, bo i tak był wysycony, więc myślałem, że może jakiś cud się wydarzy. I no i to tyle. Okej, okay, dzięki. Widzę, że już wszyscy także zapraszam na jutrzejszy wyścig Ligi A. Zapraszam na wyścig w ACC w czwartek. No i co? Właściwie to tyle. No dzisiaj dzięki za oglądanie. No mam nadzieję, że nie zanudziłem zbytnio. No i co, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć.